Holt jest pan posłem w tej komisji, w przyszłym tygodniu posiedzenie istotne również z pana punktu widzenia. Dlaczego? No, wierzę, że rozpoczniemy wreszcie pracę po 2 miesiącach. Czas zbadać powiązania przede wszystkim polityków. Jeżeli były z Amber Gold, błędy instytucji, jeżeli były, w mojej ocenie 90% błędów, które były popełnione, to są błędy prokuratury i KNF. I będziemy te sprawy wnikliwie rozstrzygać. Krzysztof Brejza, Platforma Obywatelska. A nie chce pan jeszcze pociągnąć się Amber Gold? Bardzo chętnie. Czas się skończył, ale wrócimy z pewnością jeszcze do tematu Amber Szkoda, Gold. Szkoda, panie redaktorze, bo bardzo ciekawa firma Bon Invest, która promowała Amber Gold w mecz w Sopocie. W Gdyni pan pamięta zapewne mecz koszykówki, który pan również promował jako menedżer tej firmy współpracującej tak naprawdę. To jest fakt, że koszykówka w Polsce Bon Invest był pan menedżerem tego? Pozycją, tak, to prawda. Firma. Cieszę się. To mamy już związki ze sprawą Amber Gold. Krzysztof Brejza, Amber Gold wykazany. Dziękuję uprzejmie. To jest program Gość Poranka. My widzimy się o godzinie 15:30 w Gościu Dnia.